biskup nie wiedział, co ze mną robić. W ogóle nie wiedzieli, co z tym robić. Że młodzież przyjeżdża. Jeden biskup mówi, co to jest, mówi. Ja wydaję nakazy na piśmie. Nikt nie przychodzi, nikt nie przyjeżdża. Mówi, co wy robicie? A ta twoja młodzież podglądnąłem. Oni robią tak. Mówią, do zobaczenia pod rybką. Jadą, mówi, pod rybką do zobaczenia. Co ty robisz? Potem się mnie pytają, jeden biskup mówi do mnie, co jest, mówi. Ja idę do mikrofonu, ludzie idą do ubikacji, sikać idą nagle, mówi. A ty świnie prowadzisz, mówi, z kokardką i ludzie lecą oglądać, jakby wieprza nie widzieli. Bo były, a tam nabożeństwo stworzenia świata, szły świnie, krowy, prawda, kury nieśli, prawda, i takie rzeczy. Istotą letnicy jest zawsze akt wyboru Chrystusa. Jakby żołnierska przysięga. Jak gdyby chęć, wola utożsamienia się z Chrystusem, który nas wybrał i pierwszy umiłował. Ja myślę, że Kościołowi w Polsce jest trudno, dlatego że Kościół w Polsce, jak polska kultura, to jest Kościół pański. Kultura pańska i dworska. To znaczy, że do dworu trzeba się nagiąć. Przed dworem trzeba się schylić, a dwór się nie lubi schylać. I ta pańskość naszego kościoła została nawet w najuboższym klerze i najprostszym klerze. I to jest problem, że w nas to jest. My mamy kulturę pańską i byle proboszcz czy byle urzędnik zachowuje się z pańska, a innych traktuje jak poddanych i dlatego jest ta trudność w komunikacji. Myślę, że inne kultury mieszczańskie szybciej się między sobą dogadują i komunikują, ale dzisiaj poszło to już tak daleko, że te schematy zostały zachwiane, chociaż Kościół często jest ostatnim bastionem tradycjonalizmu. Epoki minionej. Jeśli komunizm minął, socjalizm minął, to w ludziach to zostaje, a w ludziach Kościoła bardzo często w dużych ilościach. Dziękuję. Na imię mam Agnieszka, na nazwisko Chrostowska. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Tak naprawdę wrobił mnie pan Paweł Wolda wczoraj, mówiąc, że nie może przyjechać i czy zgodziłabym się być i mogę być z Państwem, ale nie do końca, dlatego pomyślałam, że razem z Joanną, drugą duchową córką ojca Jana, podzielimy się tym czasem. Ja troszkę więcej powiem na początku, Joanna może troszkę więcej później. Mówiąc o ojcu Janie, nigdy nie wiem, od czego zacząć, dlatego że ja z ojcem Janem spędziłam bardzo dużo czasu i widziałam tego człowieka w takich zwyczajnych sytuacjach, przy biurku, przy talerzu, przy obiedzie, przy najbardziej ludzkich rzeczach, jak obcinanie włosów, po rzeczy święte, po uczestnictwo w Eucharystii i po rzeczy wielkie, czyli tworzenie spotkań nad Lednicą, tworzenie Jannej, a tak naprawdę porywania i przyciągania ludzi do Chrystusa. I gdybym chciała w jednym zdaniu streścić, kim był ojciec Jan, to był bardzo żarliwy i bardzo szalony świadek Chrystusa, który tak bardzo go kochał, że nie wyobrażał sobie, że inny człowiek nie mógłby poznać Chrystusa. I stąd te wszystkie dzieła ojca Jana, stąd Lednica, która była jego instrumentem do tego, żeby ludzi młodych, ludzi na początku swojej drogi, jeszcze przed etapem dorosłości, żeby tych ludzi zapoznać z Panem Jezusem, żeby ich rozkochać w Kościele żywym, w Kościele radosnym i entuzjastycznym. Ojciec na myśleniu o Lednicy spędzał każdą minutę swoich ostatnich 20 lat życia i naprawdę, każdy, kto spędził z nim chwilę, może powiedzieć, że tak było. Wszystko, czym ojciec Jan się zajmował, było tworzeniem Lednicy, ale nie dla samej Lednicy, nie dla spotkania, tylko dlatego, aby ludzie, którzy tam przyjadą, wybrali Chrystusa. Aby stanęli pod bramą rybą i powiedzieli, Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram na mojego Pana. Wczoraj tak sobie pomyślałam, że
My dokonaliśmy jako naród aktu wyboru Chrystusa na króla Polski, natomiast ojciec Jan przygotowywał nas do tego już od 20 lat. On nie wiem, czy wiedział, że tak będzie, nie wiem, czy się spodziewał, ale on wiedział, że to jest najważniejsze, że wybór Chrystusa jest najważniejszym, fundamentalnym wyborem w naszym życiu, dlatego tak bardzo naciskał na to, żeby ludzie tego dokonywali i starał się tak ograć ten wybór Chrystusa, tak do Niego doprowadzić, żeby po pierwsze był piękny, żeby był porywający i przyciągający. Ojciec Jan bardzo często powtarzał, że wiara musi być wydarzeniem. Że to, jak wierzymy, że za Janem Pawłem mówił, że wiarę musimy przekładać na kulturę i że jednocześnie wiara musi być wydarzeniem. Że to nie może być cały czas ta sama melodia, to nie może być cały czas to samo powtarzane spotkanie, ta sama rutyna, że to musi być wydarzenie, w którym my będziemy chcieli uczestniczyć i będzie w nim chciał uczestniczyć każdy człowiek. Bo spotkanie z Bogiem jest największym wydarzeniem naszego życia. Naprawdę trudno mi w 10 minutach zmieścić wszystko o ojcu Janie, ale też taka jedna z moich ważniejszych refleksji na jego temat, już po jego odejściu, jest taka, że to był człowiek, który bardzo kochał Chrystusa w drugim człowieku. Ojciec Jan, tworząc swoje duszpasterstwo, tworząc po prostu duszpasterstwo, nie przebierał w ludziach. Nieważne, czy to się nazywało duszpasterstwo akademickie, czy duszpasterstwo lednickie, czy jamnejskie, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, w tej wspólnocie miał miejsce każdy człowiek. Ojciec Jan w takim samym stopniu zapraszał do siebie młodzież, jak ludzi starszych, ludzi niepełnosprawnych. Ma przecież już dwóch adoptowanych synów, adoptowanych duchowo, o których bardzo często mówił i zawsze się do nich przyznawał, Robert i Marecki, których pewnie każde albo większość najróżniejszych środowisk nie chciałaby mieć u siebie, a ojciec Jan uczył też nas poprzez stosunek do tych ludzi, jak my mamy ich traktować. Marecki i Robert to są ludzie, którzy mieli zawsze miejsce w ławie u ojca Jana. Zawsze pierwsze miejsce, nie tylko miejsce. I myślę, że jeżeli ktokolwiek by ojca Jana wciągnął do nieba, to właśnie oni. Ci ludzie, którym trudno jest znaleźć równowagę psychiczną, którzy może są trudni w obejściu i trudni w życiu, we wspólnocie. Natomiast ojciec Jan być może takie sobie stawiał wymaganie i takie wyzwanie, że jeżeli znajdzie drogę do takiego człowieka, to znaczy, że znajdzie drogę do każdego. Ojciec Jan był też tytanem pracy. Może nie każdy miał okazję to widzieć, bo najczęściej widzieliśmy go, większość z nas widziała go w mediach, kiedy występował, kiedy głosił słowo, kiedy brał udział w filmie. Natomiast on od samego rana, od 7 rano do 21 najczęściej wieczorem pracował. To był człowiek, który, kiedy się go mówiło, żeby odpoczął, mnie nazywał pająkiem. Ojciec Jan chrzcił ludzi różnymi ksywami. Ja miałam ksywę i mam do dzisiaj w spadku po duszpasterstwie ojca Jana pająk, więc kiedy czasami mówiłam: ojcze, może byśmy odpoczęli, to on mówił: pająk, odpoczynek jest słowem ze słownika zboczeńców. Nie ma czegoś takiego jak odpoczynek. Więc wszystkie swoje siły, całą swoją modlitwę i wszystkie swoje, całe swoje zaangażowanie ojciec Jan poświęcał dotarciu do drugiego człowieka. Niezależnie ile ten człowiek miał lat, i jak daleko był od Chrystusa, ojciec Jan próbował z tym Chrystusem do niego dotrzeć. I właśnie tym takim dziełem, które to pokazuje w najlepszy sposób, jest właśnie lednica, bo najpierw narodziła się lednica dla młodych i ona trwała kilkanaście lat, ale chwilę później narodziła się lednica dla seniorów,
Jeszcze chwilę później powstała lednica dla dzieci i lednica dla motocyklistów i myślę, że gdyby kajakarze przyszli do ojca Jana i chcieliby mieć lednicę kajakarzy, to on też by tą lednicę zorganizował i lednicę spadochroniarzy tak samo. Jeżeli człowiek wyrażał wolę przyjścia do Chrystusa i wybranie Go ze swojego Pana, ojciec Jan zawsze znalazł na to sposób. I to sposób bardzo niekonwencjonalny, nie bojąc się przełamywania rutyny, nie bojąc się być dziwnym i innym niż to, co robi się standardowo w Kościele. I dzięki temu ja tutaj jestem, dzięki temu pewnie jest tutaj Joanna. I na koniec, kim był ojciec Jan? Był człowiekiem, który cały czas powtarzał dwa słowa, dwa wezwania. Pierwsze, kocham Cię, drugie, czekam na Ciebie. I myślę, że ja dzisiaj czuję się, jakby on mówił to do mnie cały czas. Kocham, czekam na Ciebie, wiem, że czeka na mnie już tam, więc no, muszę żyć tak, żebyśmy się spotkali. Dziękuję bardzo. Ja miałam niezwykłe szczęście obserwowania dosyć długo drogi ojca Jana. Nazywam się Joanna Kubaszczyk i trafiłam do duszpasterstwa jako 16-latka, w takim czy 15-latka nawet, w takim dosyć zbuntowanym okresie życia, kiedy wiele osób młodych od kościoła, wtedy tak było, dzisiaj jeszcze bardziej to widzimy, odchodzi. No i też przeżywałam taki może niewielki kryzys, ale mały na pewno. Moja mama powiedziała wtedy do mnie, idź dziecko do Dominikanów, może ci się spodoba. I ja poszłam. Moja mama była chyba akurat wtedy na pielgrzymce w Fatimie, więc wiąże jednak te wydarzenia, że akurat poszłam wtedy, kiedy mama gdzieś się pewnie za mnie modliła. Natomiast przyszłam na 17, wtedy ojciec Jan był duszpasterzem szkół średnich. No, nie wiedziałam, że trafiam na mszę ojca Jana, bo mama też nie wiedziała, że duszpasterzem jest akurat ojciec Jan. Podała mi tylko adres, który sama znała ze swoich czasów studenckich. Weszłam na mszę. I absolutnie od razu mnie porwało to coś, co mnie potem trzymało przez równe 30 lat. Bo tyle trwała przygoda. Trafiłam do duszpasterstwa w 1985 roku, ojciec umarł w 2015. Przez te 30 lat miałam, no właśnie, co mnie... wtedy weszłam do kościoła, który był kościołem... To były dwa słowa, które tutaj nazwę za Kierkegaardem. Bojaźń i drżenie z jednej strony, a z drugiej strony urok i fascynacja. Najpierw to był urok i fascynacja. Doświadczyłam kościoła niezwykłego. Weszłam w wielkiej, radosnej wspólnoty, w której, no właśnie, pierwsze co zauważyłam, to niezwykłą energię i radość ludzi skupionych wokół Pana Jezusa. Drugą rzeczą, którą zauważyłam natychmiast, myślę, że młodzi ludzie mają wielkie wyczucie, to absolutna autentyczność. Absolutna jedność słowa i czynu. Wtedy jeszcze nie potrafiłam tego tak nazwać, ale od razu to poczułam, że to, co ojciec mówi, co mówi na kazaniu, pamiętam to pierwsze kazanie, wtedy poszukiwałam, ojciec powołując się na presbitera, mówił o czytaniu Pisma Świętego. Powiedział, że Pismo Święte trzeba czytać powoli, dotykając się każde słowo. I to do dzisiaj pamiętam ten sposób czytania Pisma Świętego i ten pewnie sposób w ogóle odkrywania Bożych prawd, które dzięki ojcu mogłam właśnie to, co dla ojca było najważniejsze, dla ojca najważniejszą rzeczą, o wielu mówiła już Agnieszka, było uobecnianie się Chrystusa między nami. Ojciec, zastanawiając się, jakie jest zadanie kapłana, jak kapłan powinien głosić, mówił, że najważniejszą rzeczą w kapłaństwie jest uobecnianie Chrystusa między nami. Że ten Chrystus między nami. On zawsze o tym mówił, że my tak naprawdę tylko przez Chrystusa możemy dotrzeć do siebie. Ojciec próbował docierać na krańce świata. Próbował, tak jak Agnieszka powiedziała, nie wybierał. Często bardzo też z tego powodu cierpiał, bo zarzucano mu, idziesz do tych, idziesz do tamtych, rozmawiasz z tym, rozmawiasz z tamtym, zapraszasz na lednicę tego, zapraszasz tamtego. Ojciec nie był człowiekiem bez poglądów. Miał swoje poglądy,
ale wychodził do każdego. I to było niezwykle cenne, że uważał, że Chrystus powinien iść do każdego, w każdej sytuacji. I ta otwartość na drugiego człowieka i to ciągłe wychodzenie. Ja pamiętam ojca z ostatnich miesięcy życia, kiedy był już bardzo chory, kiedy wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, wtedy myśleliśmy, że coś się dzieje z brzuchem, bo ojca strasznie bolał brzuch. Potem okazało się, że to pewnie było serce, które się w ten sposób odzywało. Kiedy ojciec siedział na lednicy i mówił: Joanna, tak mnie ten brzuch boli. I w tym momencie pojawiali się pielgrzymi na horyzoncie. I ojciec, który przed chwileczką jeszcze naprawdę nie mógł uczynić kroku, wstawał z rozpędem i biegł i wołał: chodźcie gwiazdy, chodźcie, chodźcie, kocham was, chodźcie. I nagle potrafił wykrzesać z siebie niesamowitą energię. Łącznie z tym ostatnim dniem, kiedy też miałam szczęście ojcu, właściwie przed ostatnim dniem życia, 11 miesięcy temu, kiedy byliśmy na jubileuszu u ojca Meissnera, kiedy ojciec już się też bardzo się źle czuł. Wróciliśmy do Poznania, usiadł i powiedział: Joanna, znowu mnie to serce tak boli. Ale chwilę wcześniej oglądałam jeszcze teraz film na YouTube, kiedy ojciec wygłosił nasze kazanie i absolutnie tego nie widać. Ojciec był cały się rozdawał. Myślę, że bardzo jego drogę życiową pokazują niektóre tytuły książek, ale myślę, że też warto powiedzieć, że ojciec w pewien sposób, no właśnie, że trzeba, dla mnie przedtem mówiłam o urokiej fascynacji, bojaźni i drżeniu. Bojaźń i drżenie również dlatego i przede wszystkim dlatego, że w tym kontakcie z ojcem Janem zawsze odczuwało się niesamowicie obecność Pana Boga. I to nie była bojaźń i drżenie, bo ojciec Jan był srogi albo z takich czysto ludzkich powodów. To było takie poczucie, które mamy wtedy, kiedy w jakiś sposób zbliżamy się do sakrum. I myślę, że ojciec Jan tak bardzo promieniował Chrystusem, tak bardzo promieniował Panem Bogiem na co dzień, że właśnie ja przynajmniej miałam bardzo, bardzo silne poczucie, że obcując z ojcem Janem, gdzieś tam się zbliżam do Pana Boga. I myślę, że to jest takie poczucie, które miało bardzo wielu z nas. Myślę, że bez tego obcowania z Bogiem ojca Jana nie wyrosłyby te dzieła. Znaczy, myślę, że byłoby wielką naiwnością sądzić, że można zrobić takie rzeczy bez wielkiej miłości Pana Boga. Ojciec Jan niezwykle kochał Kościół, niezwykle kochał młodzież. Powiem może taki przykład, to trochę zabrzmi może marketingowo. Wczoraj zrobiłam zupełnie w innym kontekście badania wśród studentów. Badałam rozpoznawalność z własnych miejscowości i skojarzenia, które są z tymi nazwami. Na kwestionariuszu było 60 różnych polskich i niemieckich miast. Wynik raczej zatrważający ogólnie, ale wśród tych miast, miejscowości umieściłam też Lednicę. Byłam zdumiona. Wśród młodzieży, była brana losowo, to była grupa trzeciego roku, wśród której mam wykłady, zupełnie losowy dobór osób, nie wiem, kto jest związany, kto nie jest związany. Wszyscy wiedzieli, co to jest Lednica. Także to pokazuje to dzieło, które ojciec dokonał, że Kościół młodzieży się kojarzy, że kojarzy się dobrze, że kojarzy się z radością, że kojarzy się z entuzjazmem. I myślę, że to też ojciec Jan był człowiekiem, który niezwykle był otwarty na Ducha Świętego, cały czas poszukiwał, cały czas nadsłuchiwał. I to słowo nadsłuchiwanie jest też bardzo ważne w kontekście jego w ogóle całej drogi życiowej. Ojciec Jan na swoim obrazku pielgrzymicyjnym napisał: ukaż mi, Panie, swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Te słowa z Pieśni nad Pieśniami towarzyszyły mu przez całe życie. 8 lat po święceniach napisał w jednym z felietonów, że rozważał w samotności, świętując
tam rocznicę święceń, rozważał w samotności te słowa i nagle wydało mu się, że usłyszał, że Pan Bóg odwraca sytuację i mówi: ja nie guru, ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos. I w tym momencie nieco się przerękł, poczuł drżenie, jak pokazać, jaką twarz pokazać Panu Jezusowi, jaka jest moja twarz, którą chcę pokazać Panu Jezusowi, jaki jest głos. Myślę, że ten dialog, który potem przez całe życie toczył, dialog z Panem Jezusem, na końcu cały czas podkreślał, że najważniejsze jest spotkanie. Że najważniejsze jest spotkanie przede wszystkim właśnie z Panem Bogiem, z Panem Jezusem i z drugim człowiekiem. Że ten dialog towarzyszył mu do końca. Bardzo znamienne w tym kontekście, bardzo znamienny jest Dzień Śmierci Ojca Jana. Dzień śmierci i ślad, który pozostał w ojca Romusie. Ojciec miał taki zwyczaj, że przed każdą mszą świętą w Romusie podkreślał to, co było dla niego ważne w czytaniu danego dnia. Ale w tym dniu ważne było same czytanie, oprócz tego, co ojciec podkreślił. Ponieważ w tym dniu było czytanie z Pieśni nad Pieśniami, w którym były dokładnie te słowa, które ojciec Jan napisał na swoim obrazku prowincyjnym. I ojciec podkreślił te słowa i podkreślił też: oto ukochany mój, oto nadchodzi. I ja, kiedy wzięłam tuż po śmierci ojca, tego samego wieczoru, do ręki ten oremus, myślałam o tym tylko jednokierunkowo. Myślałam o tym w kontekście tym, tak pewnie ojciec też to podkreślił, że to Pan nadchodzi, Adwent. Ale potem, gdy przeczytałam tą refleksję, którą ojciec spisał 8 lat po święceniach, o tym, że Pan Jezus powiedział do niego: ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos. Odczytałam ten tekst jeszcze inaczej, odwrotnie, że to Pan Jezus mówi: kochany mój, oto On, oto nadchodzi. I jest to najpiękniejsze zakończenie życia, jakie sobie można wyobrazić, najpiękniejsze również w kontekście tego, kiedy, w jakim czasie, w jakim miejscu ojciec Jan umierał. Ojciec Jan umarł, to pewnie Państwo wiedzą, odprawiając mszę świętą po Sanctus. I myślę, że też bardzo takim ważnym momentem tych ostatnich miesięcy życia jest ojca przygotowanie mistyczne do zeszłorocznej letnicy, ale też myślę do tego odejścia, do tego przejścia, ponieważ ojciec przez całe wakacje, że właściwie wcześniej, już od roku, ale przez całe wakacje bardzo intensywnie, te ostatnie, poszukiwał hymnu Chwała na Wysokości. Chciał, żeby na letnicy zaśpiewać hymn Chwała na Wysokości. Poszukiwał jakiegoś bardzo pięknego wyrazu. Ja zawsze, kiedy o tym myślę, myślę, że to było właśnie na przygotowanie na to na ostatnie, najpiękniejsze Chwała na Wysokości. Że on jest tam już u góry i to Chwała na Wysokości śpiewa. Ojciec Jan bardzo często, kiedy gdzieś byliśmy, ojciec Jan w ogóle potrafił się niezwykle cieszyć. Był człowiekiem niezwykle radosnym i promieniował szczęściem. Myślę, że to właśnie też był taki, to było takie Boże szczęście, bo nie można być, ojciec Jan bardzo ciężko pracował, to co powiedziała Agnieszka. Ja wielokrotnie mówię, że jeżeli ktoś z nas ma doświadczenie pracy z ludźmi i wie, jakie to jest też wyczerpujące, ja wiem, kiedy stoi do mojego pokoju kolejka studentów, to po pewnym czasie już chciałabym po prostu, żeby było cicho, spokojnie i z drzwiami nie stał nikt. A ojciec Jan wręcz odwrotnie. Nie wiem, skąd brał tą energię, ona była niewyczerpana. Znaczy wiem, że brał ją z Eucharystii, powiem tak. Natomiast właśnie nawet jeżeli był bardzo zmachany,
bardzo zmęczony, to nagle ta energia się pojawiała i ojciec Jan albo wołał do siebie ludzi, albo przysiadał się do ludzi, albo wychodził im naprzeciw. I ojciec Jan był człowiekiem bardzo radosnym i kiedy wydarzało się coś pięknego, kiedy byliśmy gdzieś razem, ktoś do ojca Jana dzwonił, to ojciec Jan zwykle odbierał telefon i mówił: Wojtek, jestem w niebie. Pająk, jestem w niebie. No i ja często tak myślę sobie, że ojciec Jan właśnie tam radość nie ma, że on nas uczył tego, że my to niebo, on zresztą też o tym mówił, że my to niebo musimy zacząć przeżywać już teraz. Że musimy się nauczyć być w niebie już tutaj. Że to, no właśnie, że to nie jest tak, że to jest takie przejście, że tutaj żyjemy w piekle, a potem przekraczamy granice i znajdujemy się w niebie. I myślę, że właśnie ten okres po śmierci ojca Jana jest dla mnie też takim czasem kontemplacji tej tajemnicy nieba. Teraz mamy listopad Wszystkich Świętych, taki właśnie czas, kiedy ta tajemnica nieba może jest bliżej nas niż w innych okresach liturgicznych, kiedy się zastanawiamy nad tym, co to znaczy świętych obcowanie. Jak to przeżywać. Myślę, że ojciec Jan w jakiś sposób nas tego też uczy. Ojciec Wojciech Prus, następca ojca Jana, mówi, że ojciec Jan swoją śmiercią go przynajmniej uczy umierać. Jak umierać. Także to jest też to, do czego nas ojciec Jan jakby ostatecznie pokazuje, jak przejść do domu ojca. Ojciec Jan bardzo kochał Jana Pawła II. To jest jeszcze taka wielka fascynacja Janem Pawłem II i wielkie odkrycie przez Jana Pawła II ojcostwa. Ojciec Jan nie byłby tym, kim był, gdyby dzięki Janowi Pawłowi II nie odkrył ojcostwa. Wszyscy możemy powiedzieć, że był dla nas autentycznym ojcem. Myślę, że dla wielu był nawet może bardziej ojcem niż nasi właśnie ojcowie. I to nie dlatego, że nie kochaliśmy własnych ojców, albo te relacje były niedobre, tylko że to ojcostwo ojca Jana było w taki niezwykły sposób spotęgowane. Nie potrafię jeszcze dzisiaj powiedzieć tak do końca, na czym to polegało, to spotęgowanie, ale na pewno myślę, że takie odczucie wielu z nas ma. Ojciec Jan prowadził nas wszystkich do Jana Pawła II, ale też do wszystkich, których znał. To było też bardzo cenne, już tak bardzo po ludzku, takie tworzenie kościoła, tworzenie środowiska. Ojciec Jan nigdy nie zachowywał swoich kontaktów dla siebie. Zawsze, gdziekolwiek się udawał, brał ze sobą młodzież. Te osoby, które znał, czasami bardzo znamienite, zapraszał do duszpasterstwa, dawał młodzieży możliwość kontaktu, poznania. Był też człowiekiem niezwykle szczodrym. Wbrew temu, co sam o sobie opowiadał, bo często opowiadał: biorę, darmo biorę i łaskę robię, że biorę. Ale tak naprawdę był bardzo hojny i zawsze chciał wszystkich obdarować. To też było widoczne na Nicy, kiedy zawsze przez cały rok zastanawiał się, czym można, również w takim sensie materialnym, oprócz sensu duchowego, młodzież obdarować. To, czym chciał obdarować, zawsze wiązało się z jakimś przekazem. Ojciec odkrył, że dzisiaj słowa nie zawsze już są nośne. On, który chciał, żeby na jego nagrobku było napisane, że był sługą słowa. On, który słowo kochał. On, który w słowie żył, dostrzegł, że jeżeli chodzi o dzisiejszą młodzież, słowo może nie do końca jest nośne. Że trzeba, i tutaj się powoływał też na Jana Pawła II, przełożyć Gutenberga na obraz.
I to próbował robić na lednicy. Próbował opowiedzieć Ewangelię przez obraz, przez ruch. Może to też dlatego, to była może taka łaska, że ojciec Jan był takim, dzisiaj byśmy może trochę powiedzieli, że miał ADHD, gdyby był dzieckiem. Znaczy, był, szybko się nudził. Sam doświadczał tego, czego czasami doświadcza młodzież, że jak coś bardzo długo trwa, no to się zaczyna wiercić i miał problemy z takim właśnie długim wysiedzeniem, wysłuchaniem długich, nużących komunikatów. Już w ogóle za długo, a propos tego. Zasypiał na kazaniach, no właśnie. Także myślę, że stąd też wzięło się odkrycie, że trzeba szukać innych form ekspresji. Jaki był na to otwarty, też pokazuje właśnie odkrycie tańca na lednicy. Ja pamiętam czasy, kiedy jeździliśmy wspólnie na Sylwestry, najpierw gdzieś w góry do Małego Cichego, potem była Jamna. I kiedy młodzież proponowała, że może zatańczymy tak może trochę po północy, może tak pół godzinki, to ojciec nam kiwał palcem, kazał mi spać i za bardzo nie pałał entuzjazmem do naszych pomysłów. Wszystko zmieniło się któregoś roku w Hermanicach, kiedy jeden z przyjeżdżających tam panów postanowił się ożenić, a ponieważ pan już nie był najmłodszy, a wybranka była wdową z trójką dzieci, no to ślub miał być cichy i spokojny. Ale dowiedzieli się o tym przyjaciele tegoż pana i sprowadzili, nie mogli, to była sobota, środa lata, wiadomo, dużo ślubów, szukali po całym Krakowie kapeli, ale nie udało się znaleźć. W związku z tym przywieźli dwóch najlepszych godzirei z Krakowa. Kaska i Łuska. Dzisiaj osoby bardzo znane w całej Polsce, wtedy znane w środowisku krakowskim. Kazek i Józek weszli pod harmonijską wiatę, a przyjeżdżało wtedy pod harmonijską wiatę paręset osób i potrzebowali 5 minut, żeby te paręset osób roztańczyć. I przede wszystkim, żeby wszyscy bawili się ze wszystkimi. Żeby była to zabawa wspólnoty, a nie zabawa pojedynczych, zagubionych jednostek. Ojciec Jan spojrzał na to i nie potrzebował nawet 5 minut. Natychmiast podszedł do Kaska i Łuska i zaprosił ich na lednicę. Stwierdzając, że skoro potrafią to zrobić tutaj tak szybko, to na lednicy też im się uda. Także ojciec Jan był właśnie bardzo otwarty na znaki czasu. Bardzo słuchał. Wszystkie, jak szukał pomysłów, to wszystkim rzucał temat. Kto wchodził do duszpasterstwa, to się pytał, jak jakąś sprawę rozwiązać, co on o tym myśli. No i tak sobie słuchał, co ten i ów mówi. I czasami się kierował jakąś sugestią, a czasami myślał coś zupełnie innego, wsłuchując się w ten głos kościoła. Bardzo poważnie też traktował osoby świeckie. Myślę, że to też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że ojciec bardzo dowartościował laika w kościele i też bardzo dowartościował kobiety. To jest taki bardzo istotny element tego jego działania, że jest to działanie właściwie w całości, znaczy nie tak, że inaczej, znaczy w dużej mierze prowadzone przez świeckich, co nie znaczy, że bardzo ważnego miejsca nie mają też kapłani, siostry zakonne, którzy od początku byli bardzo ważnymi osobami w całym tym dziele. Także tutaj jakby ojciec Jan, można powiedzieć, dopełnił tej całości kościoła, sprawił, że myślę, że wszyscy, którzy się u niego wychowali, czują się za kościół odpowiedzialni. Że nikt z nas nie powie o Kościele, że Kościół to jacyś oni. Że wszyscy mamy takie bardzo głębokie poczucie, że Kościół to my. Że to my jesteśmy odpowiedzialni. I tak jak powiedziałam, ojciec w niezwykły sposób pokazywał nam piękno Kościoła. Ojciec nigdy Kościoła nie krytykował. Chociaż też w różnych niełatwych sytuacjach uczestniczył, ale zawsze pokazywał piękno Kościoła i zawsze, to jest jeszcze myślę też bardzo ważna cecha, którą trzeba podkreślić, był kapłanem niezwykle posłusznym. Był kapłanem niezwykle posłusznym i tego posłuszeństwa
też uczył, wycofując się nawet czasami z jakichś fantastycznych pomysłów, jeżeli nie było zgody przełożonych. Czasami bardzo cierpiał, ale potem okazywało się to też owocne. Tak było przecież z przyjściem do Poznania, kiedy ojciec Jan był bardzo nieszczęśliwy, że do Poznania każą mu przyjechać, bo chciał studiować w Warszawie i Warszawa to było życie i marzył mu się szeroki świat i dalsze pogłębione studia. A tu kazano mu przyjechać do jakiegoś tam prowincjonalnego wtedy z jego punktu widzenia Poznania, gdzie miało się zajmować takim błahym tematem jak duszpasterstwo szkół średnich. Potem okazało się, że stało się to przygodą jego życia. No i tak jak chyba powiedziałam na początku, ojciec pod koniec życia powtarzał to właściwie bez przerwy, że wszystko w jego życiu było łaską. Kiedy pisaliśmy książkę, ojciec mówił: napisz, Joanna, o łasce. Wszystko jest łaską. Wszystko było łaską. I myślę, że właśnie to, ta otwartość na łaskę i to też, że ta łaska tak bardzo w życiu ojca Jana wybrzmiewała, jest dla mnie takim ważnym momentem w jego tutaj byciu i osobiście bardzo się cieszę, że mogłam przypatrywać się, uczestniczyć w tym, co robił. Dziś bardzo żałuję, że jeszcze nie dużo mocniej, bo dzisiaj mi szkoda każdego momentu, który poświęciłam na inne rzeczy. No ale myślę, że to też tak miało być. Dziękuję.